Wierzę w stworzyciela nieba i ziemi. Pismo Święte mówi nam, że na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. To prawda, wiary, w którą wierzymy wszyscy ludzie wierzący. Pojawiają się jednak osoby, które próbują przeciwstawić wiedzę i wiarę, usiłując obraz stworzenia świata zawarty w Biblii przeciwstawiać temu wszystkiemu, co wiemy z nauk przyrodniczych. Zderzenie tych dwóch rzeczywistości pojawia się wówczas, gdy zbyt dosłownie chcemy traktować opis stworzenia świata. Ten opis stworzenia świata opisuje nam tę wizję, jaką posiadali ludzie w starożytności wizję świata, który jest dyskiem otoczonym wodą ze wszystkich stron ponad sferami w niebie woda, dookoła Ziemi woda. To było to wszystko, co ludzie wówczas potrafili dostrzec. Deszcz padał z góry, dookoła gdziekolwiek by nie poszli, tam docierali do wody, jeśli się rozglądali wokół, wówczas przecież było zawsze gdzieś dookoła tego kręgu widocznego na końcu jakaś woda. Nie ma co więc dziwić się, że taka była ówczesna wizja. Biblia jednak uczy nas czegoś więcej niż tylko e, tego. Że Pan Bóg stworzył świat. Przede wszystkim mówi nam o tym, dlaczego go stworzył. A stworzył go z miłości do człowieka, stworzył go jako dar, który jest przeznaczony dla nas, dla nas ludzi. Jak więc skonfrontować te dwa obrazy? Uczymy się od Boga tej prawdy, że Bóg stworzył świat, że stworzył go dla nas jako dar z miłości, żebyśmy. Ten świat wykorzystywali w sposób dobry, on ma nam służyć, a my mamy nad tym światem panować. I Biblia nie mówi nam w jaki sposób to, to się stało, ale mówi, że jest to Bożym darem od każdego z nas, dla każdego z nas. Nauki przyrodnicze mają jako zadanie poznawać to stworzenie świata. To jest zadaniem fizyków, którzy Patrując się we wszechświat, obliczając wszystko, co da się obliczyć, mają szukać odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób ten świat powstał, co było u jego początku. I tu pojawia się bardzo wiele błędnych teorii. Te błędne teorie polegają na tym, że gdy odnajdujemy jakąś hipotezę, uznajemy ją za w pełni słuszną. I tak czasem. Niektórzy próbują w wielkim wybuchu uznawać początek świata, jednak również jest to zupełnie niepełna informacja, ponieważ nikt z nas nie wie, co miało miejsce przed wielkim wybuchem. To, do czego dzisiejszymi metodami jesteśmy w stanie dotrzeć, to jest ten moment wielkiego wybuchu, ale nikt nie zna tajemnicy. Istnienia wszechświata wcześniej. Być może to jest właśnie ten moment, który Bożą mocą powołał świat do istnienia, ale być może wcześniej istniał jakiś wszechświat, który kurcząc się do tej masy krytycznej, znowuż doświadczył wielkiego wybuchu. To wszystko są teorie, podobnie i teoria ewolucji która z jednej strony wydaje się zupełnie logiczna, z drugiej strony też nie ma w stuprocentowej, stuprocentowej pewności, stuprocentowego e, dowodu na to, że rzeczywiście e, wszystkie istoty przeobrażały się w taki sposób, że otrzymaliśmy świat, który wygląda tak, jak dzisiaj wygląda. Są to teorie, na które jest wiele dowodów, ale pojawiają się również hipotezy i różne pytania, które podważają w pełni sprawdzalność tych teorii. Jak więc my chrześcijanie mamy podchodzić do tych zagadnień? Uznać przede wszystkim wszechmoc Boga. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Stworzył świat. A my tutaj, żyjąc na Ziemi, mamy poznawać sposób, w jaki Pan Bóg tego dokonał. Ja osobiście znalazłem jeszcze oprócz tych podstawowych teorii, które mamy, teoria, jaką jest kreacjonizm, czyli taka, że Pan Bóg stworzył wszystko dokładnie tak, jak jest zapisane w Piśmie Świętym. Inną teorią jest ewolucjonizm, czyli to wszystko, co powstawało krok po kroku. Pomyślałem sobie, że dla Pana Boga, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych, mogłoby być stworzenie świata nawet wczoraj, z pamięcią wsteczną, z tym wszystkim, co my dzisiaj odkrywamy, będąc tutaj na Ziemi. Pozwólmy więc, aby to Bóg był stwórcą, a my, jako stworzenia, poznawajmy to dzieło, które Bóg dał w nasze ręce.